Szczęść Boże, ojciec Karol Lipiński, proboszcz w Wierszynie. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie tych, którzy byli w Wierszynie. Mam tu na myśli grupę rowerową, która do Wierszyny przybyła 5 lipca, już 2,5 roku temu. Czas szybko leci. Takie wspomnienia. Ta wyprawa rowerowa bardzo, bardzo utkwiła w świadomości moich tam parafian. Jak coś tylko powiedzieć o wyprawie rowerowej, a tak, wiemy, tu, tam wspominają, bardzo im się to wszystko podobało. No a jak się rzuci hasło wyprawa rowerowa, a tak, ojciec Tomek, od razu przede wszystkim siostry. Mam tu akurat książkę o tej wyprawie ze zdjęciem, nie wiem, to, którego to dnia było zrobione, ale jest to z dnia 4 lipca, kiedy to właśnie jedna z rowerzystek, Hania, miała wypadek i ona jedynie nie dojechała do Wierszyny, bo musiała swój pobyt, kiedy wszyscy byli w Wierszynie, a ona po prostu, nie wiem, czy to była jakaś pokuta, czy jakaś specjalna intencja, musiała przebywać w szpitalu. A w Wierszynie po dzień dzisiejszy na ołtarzu jest jej kask, który rzeczywiście, jak sprzątam ołtarz, jak od czasu do czasu trzeba też i odkurzyć, i muchy pozbierać, to zawsze ten kask mam w ręku i tak na niego właśnie spoglądam i tak mówię, to było po prostu w tym nieszczęściu wielkie szczęście, że akurat go wtedy miała na głowie, bo na pewno wiele jej uratował jakiegoś cierpienia, bo na pewno to cierpienie, które było wielkie, byłoby z pewnością jeszcze większe, gdyby nie ten kask. No cóż mogę powiedzieć, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za ten wielki wyczyn, bo wśród tych wypraw, które właśnie z ojcem Tomkiem robię Niniwa, to była najdłuższa wyprawa, która trwała 2 miesiące do przybycia, a później jeszcze powrót. Także to można powiedzieć, to prawie 3 miesiące w drodze. I za to chciałem serdecznie podziękować. Dziękowałem już, ale mówię, podziękowań nigdy za dużo. I może będzie okazja, może nawet w tym roku, bo jestem akurat w Polsce, w tej chwili jestem w Poznaniu na rekolekcjach świętych, ale też będę 3-4 dni w moim domu rodzinnym w Bąkowie, a więc blisko Lublińca, blisko Kokotka i chciałbym Kokotek odwiedzić, a może i z kimś z tej wyprawy rowerowej, bo to właśnie jest niemożliwością, żeby za każdym razem czy coś spotkać się w 100%, bo to różne zajęcia, różna praca, a nawet nie tylko, że różna praca, różne zajęcia, ale również nawet i odległości, bo niektórzy i za granicą pracują, ale chociażby tylko z jakąś grupką się spotkać, powspominać, porozmawiać. Spotkania są bardzo po prostu takie miłe. No co mogę powiedzieć? Coś może i o Wierszynie mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku to był taki rok prac fizycznych, mianowicie w 100% został wymieniony fundament kościoła, bo kościół, właśnie ci, którzy byli na stuleciu, to widzieli, na jakim on stoi w fundamencie, tak jakby na minie. Ten fundament już się po prostu rozkładał. To był ostatni gwizdek, żeby coś zrobić. No i udało się. Przy pomocy Ojców Oblatów, przy pomocy Ministerstwa Kultury w Warszawie ten etap został dokończony. Ale chciałbym coś jeszcze więcej, żeby jakieś było zaplecze, gdy jakaś grupa przyjedzie, żeby mogła się gdzieś przenocować. No i aby mogła być prowadzona katechizacja w lepszych warunkach, bo w tej chwili oprócz kościoła brak zaplecza. I postanowiłem,
aby plebanie rozbudować i to dość mocno, bo i dobudować, i piętro. Także myślę, może we wrześniu pojawią się w Wierszynie na stałe siostry zakonne, które by bardziej jeszcze zajęły się dziećmi, aby tam mogła funkcjonować świetlica środowiskowa, aby te dzieci jak najbardziej do kościoła przyciągać, żeby one tak, nieładnie może mówiąc, nie bałęsały się po lekcjach, po wsi, jakieś tam psoty robiły, ale aby ten czas mogły dobrze spożytkować. No nie wiem, które to będą siostry, albo siostry służebniczki starowiejskie, albo siostry albertynki. No to już jest nieważne, nieważne, które to będą siostry. Ja się cieszę najbardziej z tego, że będą siostry. No serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do Wierszyny, która już będzie miała troszeczkę lepsze warunki mieszkaniowe dla tych, którzy do Wierszyny przybędą. Bóg zapłać za to spotkanie drogą taką, no dzisiaj nowoczesną, za udzielenie mi tutaj przez ojca Tomasza właśnie głosu. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.